Nagranie chaotyczne. Autor nieprzygotowany. Trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Za gaz zapłaciłby pan mniejszy rachunek niż w przypadku pompy w taryfie G11. Poczekamy na twój komentarz, jak przez tydzień będzie minus 20, a nie plus 5. Wszystko fajnie. Tylko ile trzeba wydać? Dobrze, że teraz w Polsce nie ma srogich zim, bo jakby podtrzymał mróz minus 20 z miesiąc, to dopiero by był minus. A pompa lepsza jest gruntowa. Bo te się często psują. Tato! Koce są? Są! Dużo mamy koce, no. A węgiel zamówiłeś? No jak? Ty, nie zamówiłem. Nigdzie na składzie nie ma. I piec odłączony. Wyszło prawie na zero. A zimy brak. Pytanie, jak się pojawi taka co kilka lat temu. 2 tygodnie, minus 10, minus 15. He, he, he. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Idą mrozy. Minus 20 podobno. Minus 15. Nie wiem, co to będzie. Zastanawiam się, kurczę, co z tym z fantem zrobić, bo podobno nie będzie grzała. Pompa ciepła nie da rady. Nie ma takiej opcji i w ogóle zastanawiam się też nad wzięciem jakiegoś kredytu, bo trzeba będzie później ten rachunek opłacić. Oczywiście żart, żarciki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będzie tak, jak niektórzy tutaj piszą, że do węgla, to zobaczcie na sam koniec, będzie najfajniejsze. Najfajniejsze jest na samym końcu, czekajcie na to. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania tego kanału. Łapeczki w górę, ewentualnie w dół. Chociaż oczywiście jak najmniej tej w dół. Co chciałbym powiedzieć? No dzisiaj nic takiego merytorycznego nie będzie, bo nie minął nawet tydzień, więc ciężko mi się, że tak powiem, określić z jakimiś zużyciami. Bo to nie ma po prostu sensu. Czekamy na tą zimę ostrą, minus 20. Ja czekam bardzo, naprawdę, tutaj w tej chwili się nie śmieję, żarty żartami, żarty żarcikami, ale ciekawy jestem sam, jak te zużycia wzrosną, chociaż mam pewne doświadczenie nie u siebie, tylko u pewnego kolegi, który przy bardzo wysokich zimach miał ze 20% więcej niż ten grudzień, który teraz był. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja się nie wypowiadam. Słuchajcie, nie jestem fachowcem w tym temacie, ja wam nic nie chcę sprzedać. Ja tylko chciałbym się podzielić informacjami, które sam zdobywam. Sam byłem w tym samym miejscu, mówię o niektórych, którzy nie korzystają, boją się, jak diabeł święconej wody, tej pompy ciepła. Ja sam się bałem, no bo jak się naczytałem takich głupot i po prostu poczytałem, jak to nie da rady, po prostu nie ma szans. Po prostu zapomnij. W ogóle wyłącz to, wyrzuć na złom, to wywieź koniec. Koniec, wyrzuć na złom, nie? Więc co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejne filmiki. Będę starał się raz w tygodniu pokazywać wam, jak te zużycia wyglądają, jak to pracuje. Zastanawiam się też nad zakupieniem stacji meteo. Jeżeli ktoś korzysta z jakiejś fajnej, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, co polecacie. Chodzi mi o to, żeby z kilku pomieszczeń zbierać sobie odczyty temperatury i żeby to najważniejsze chyba tak, znaczy najważniejsze może nie, ale ważne by było, żeby to miało połączenie z internetem, w sensie z jakąś stroną, na której by to się zapisywało, bo chciałbym wam po prostu pokazywać, jakie było ciśnienie, jaka była temperatura, jaka była wilgotność, jakie były odczyty w pomieszczeniu. Więc jeżeli macie coś fajnego, chcecie mi polecić, to bardzo proszę. Następny uwiedziony energią z kosmosu. Przy temperaturach poniżej 5 to wam się zawsze będą grzałki. Bo pompa musi skądś to ciepło mieć. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy. Bardzo dziękuję za oglądalność, za oglądanie tego poprzedniego. No kurde, powiem szczerze, że zaskoczyliście mnie. A! Najważniejsze. Uwaga, najważniejsze. Zapraszam was na tam naszą grupę. Link w opisie. Słuchajcie, na tej grupie nie hejtujemy, na tej grupie sobie pomagamy. Bo wszystkie te grupy związane z pompami ciepła czy z fotowoltaiką, to po prostu strach zadać jakiekolwiek pytanie. A na naszej grupie jest tak, że przepraszam, ale te wszystkie posty są w jakiś sposób kontrolowane. Jeżeli ktoś próbuje, nie wiem, uskuteczniać swoje jakieś głupie żarciki, no to po prostu będzie usuwany. Bardzo proszę, żeby tam odpowiadać na te pytania, czy będziesz wrzucał reklamę, bo i tak nie wrzucisz,
No ale jak odpowiesz, to przynajmniej będziesz szczerze, że tak, jesteś, nie jesteś sprzedawcą, jesteś użytkownikiem, chcesz nam pomóc, my chcemy pomóc Tobie i będziemy sobie tak wspólnie działać na tej grupie. Tylko naiwni dają się złapać na foto i pompę. Tylko. Ale lobby działa. Wrócimy do węgla. Czy ja naprawdę grubo w tym aparacie wyglądam? Kilka komentarzy było takich, to ja nie wiem. Chyba trzeba się wziąć za siebie.